Vlogmas dzień drugi. Witam Was serdecznie w drugim dniu Vlogmasa. Mamy dzisiaj 2 grudnia. 2 grudnia. O Boże. To chyba już stało się tradycją, że nigdy nie wiem, jak to odmienić. Nieważne. Dzisiaj nasze plany troszkę się pozmieniały, dlatego że Laurent dostał wczoraj SMS-a, że ma przyjść dzisiaj, jutro i pojutrze na popołudnie, dlatego że jedna osoba jest na zwolnieniu lekarskim przez te 3 dni i po prostu Laurent jest jedyną kompetentną osobą, którą można o to poprosić. Jestem trochę zmieszana z tego powodu, dlatego że mieliśmy już swoje rodzinne plany i niestety te popołudnia są długie, jak on wychodzi. Ja wtedy muszę sama odbierać dzieci, sama się tym wszystkim zająć. Nie mówię, że to jest coś niemożliwego. Absolutnie nie, ale po prostu myśleliśmy, że dzisiaj nie będziemy wspólnie ubierać choinki i tak dalej, a on wraca dopiero o 19, a więc już od sobie to odpuścimy, a rano nie możemy tego zrobić, dlatego że rano nie ma Alexa, a więc on tak naprawdę Alexa nie widzi cały dzień, bo tak to chociaż mieli popołudnia razem, bo Alex rano w szkole, a on po południu w pracy. No ale trudno, to tylko te 3 dni, a już za 19 dni wakacje i my wyjeżdżamy do Polski. Mega się cieszę. Jeśli chodzi o update, to malutka na 12:30 do 16:30 idzie do babci, aby troszkę mogli się też nią zająć, aby troszkę mogli pocieszyć się, no bo mówię, na cały tydzień świąteczny wyjeżdżamy, no i również abym ja mogła troszkę nadrabiać sobie te moje vlogmasy z montażem. No i kolejnym powodem jest taki, że mała jest tak przyczepiona do mojej nogi, że nie chce zostać z nikim innym, a więc zaczynamy ją troszkę przyzwyczajać, że są też różni inni ludzie, nie tylko mama, bo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo złe, jeśli dziecko jest tak bardzo przyklejone do mamy i nie chce z nikim dostać, bo to ogranicza wszystkich i dziadków, którzy chcą spędzać czas z wnukami i również mamę, która nie może nigdzie wyjść, bo ja mówię, wysikać się ostatnio sama nie mogę, a jak ona już zostaje z dziadkami, to ona jest mega zadowolona, ona mi wysłała filmiki, nagrywa, no i wierzę jej na słowo też i wiem, że ona jest bardzo happy, jak ona z nimi jest, ale najgorsze jest to właśnie, żeby ją zostawić. I wiem, że to jest normalne w tym wieku, ale właśnie chcemy ją zacząć przyzwyczajać od malutkiego, że zostaje z innymi osobami niż tylko i wyłącznie mama, bo mówiłem Wam, że czasami z Lolą nawet nie chce zostać. Teraz wzięłam ją na spacerek, bo rano spała 10 minut, a zależałoby nam, aby zrobiła sobie taką troszkę dłuższą drzemkę od rana, żeby była wypoczęta i żeby wypoczęta pojechała do babci. Ostatnia rzecz to update mojego ucha. Cały czas mnie boli. Wzięłam sobie od rana ibuprofen i na 18:24 idę do lekarza, więc mam nadzieję, że dam jakieś kropelki i że mi to po prostu przejdzie, bo teraz jest lepiej po tym ibuprofenie, ale nie mam zamiaru brać takich przeciwbólowych przez cały tydzień i nie chcę, żeby to coś się z tym stało. A że wjeżdżamy do Polski, no to chcę, żeby nic mnie nie bolało, wiecie, żebym była zdrowa. Bo za bardzo na ten wyjazd czekałam. I słuchajcie, jak malutka pójdzie do babci i Laurent pójdzie do pracy, ja będę miała w sumie 3 godzinki sama. Troszkę na pewno pomontuję, ale również wydaje mi się, że wyjdziemy, dlatego że nie pamiętam już kiedy ostatnio sama byłam w jakimkolwiek sklepie. Ja mało chodzę po sklepach. Mało chodzę po sklepach z dziećmi i sama też. A chciałabym obejrzeć jeden prezent dla Laurent, dlatego że czas najwyższy mu kupić prezent. Dzieciaczkom już kupiliśmy prezenty, już zamówiłam je na polskiej stronie Smyka i wysłałam do mojego brata. Więc dzisiaj jakie prezenty mają, to takie najważniejsze chyba i w tym roku naprawdę, moim zdaniem, bardzo rezonable, odpowiedzialnie i te prezenty naprawdę takie drobne, normalne, takie jakie chcieli, ale nie 150 prezentów. Melissa dostanie 2 i Alex dostanie 2, bo mam wrażenie, że przesadzaliśmy w zeszłym i w ogóle w roku i dzieciaki nie miały czasu się nacieszyć tym, a w tym roku właśnie Alex dostanie 2 prezenty, Melissa dostanie 2 prezenty, takie jak chciał. I tyle, bo na pewno dostanie jeszcze coś od mojej mamy, dostanie coś tutaj od babci tej, jak tylko wrócimy, a więc stwierdziłam, że nie ma, nie przesadzamy. I wracamy z Polski, 2 miesiące później lecimy na kolejne wakacje, a więc wolimy polecieć na jakiś weekend niż kupować więcej plastiku.
A tu jest, słuchajcie, nasza choineczka i zdecydowaliśmy się, aby wziąć choinkę w wiaderku, aby potem móc ją wsadzić, a więc nie jest to choinka, która była obcięta, jest to choinka, która będzie dostanie drugie życie po świętach i wsadzimy ją do ogródka, więc taka choineczka malutka, bo musi stać gdzieś wysoko, żeby malutka nam nie popsuła, ale jest przepiękna. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles. O co? Ale brudasiek jest, trzeba się przebrać. Tak wygląda większość naszych dni. Melisa, która próbuje wejść mi na głowę, tak? Tak? W co się pobawimy? W co się pobawimy? Chodź. Nie ma... Dzidzia! Dzidzia jest tam w kamerze, a nie, to jest mój telefon. Nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Dla wszystkich zainteresowanych taki pomysł na prezent dla dziecka. Te klocki, to jest po prostu taka furora. No i znalazła mi ten telefon. No, wiecie co? Te klocki to jest po prostu taka furora. Melisa uwielbia, Alex uwielbia, wszyscy się tym bawimy. A więc naprawdę świetny pomysł na prezent. Drewniane, kolorowe klocki. Ja dzisiaj na obiad frap na szybko. Zostawiłam malutką urodziców Lorą, już dostałam SMS-a, że bardzo ładnie zjadła i mam nadzieję, że mamie Lorą się uda, aby ona troszkę poszła spać, dlatego że mówię, nic nie spała. Ja właśnie podjechałam pod Maison Dumont, dlatego że po prostu miałam taką potrzebę wyjść z domu sama i poszlajać 5 minut chociażby, zanim wrócę do domu, zrobię dobrą kawę i będę pracowała. A więc pójdziemy do Maison Dumont. Tutaj ten sklep jest naprawdę przepiękny, jest tyle pięknych dekoracji. Mam nadzieję, że uda mi się kupić dwie bombki. Jedną bombkę dla Alexa, a drugą dla Melisy. Zaraz zobaczycie jakie. Więc idziemy. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. Snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes. Kupiłam dywan. Kupiłam dywan, jak mogliście zobaczyć. Naprawdę to nie był planowany zakup, ale weszłam do takiego tylko jednego sklepu, żeby zobaczyć, czy właśnie mam coś jeszcze świątecznego. I był ten dywan na promocji, dużo taniej. A nasz tutaj, ten dywan, który był, już jest w tak opłakanym stanie. Nawet wczoraj prosiłam Lolą, dobra, zwińmy ten dywan, zanieś go na razie na górę, bo doczyścić się go po prostu nie da, a kupiłam go dopiero co rok temu, ale z małymi dziećmi i jeszcze z całym remontem, który był na górze, ten dywan po prostu trafił tutaj za szybko do nas i wiecie, jak na górze jeszcze były prace, to się kurzyło i tak dalej, i ten dywan był w tak opłakanym stanie, że mnie po prostu już się pasie na niego nie chciało, a ten jest taki
normalny, też ma długie włosie, ale no mówię, był na promocji, a więc jakoś tak specjalnie żal mi nie będzie. Też w razie co, no bo tamten kup był drogi, a mówię, tak wygląda, że niczym się nie go domyć. Ja cały czas tylko męczyłam się, żeby myć dywan, a więc nie ma sensu. Ten jest dużo mniejszy, ale wydaje mi się, że też może być, jest okej. Okay. I na chyba zostawię go, na przykład myślałam, że może go zwrócę do sklepu, jak mi będzie pasował, a teraz myślę, że wiecie co, za tą cenę to jak się popsuje, to trudno. Na pewno będzie lepszy niż tamten, na pewno. Jest nasza malutka choineczka, na razie ją tylko tak rozłożyłam, żeby opadły jej gałązki i ona będzie stała na takim stoliczku tutaj malutkim. Mamy nadzieję, że nie zainteresuje naszej córki. No, ale nie będzie na ziemi, tylko właśnie na takim wyższym stoliczku. Wtedy będzie sięgała o, gdzieś tak tutaj do tego telewizora. Zasłoni mi trochę te brzydkie kable. I tak, taka piękna malutka, ale piękna. Już jesteśmy w temacie choinki, to mam nową bombkę, nawet trzy, już Wam te pokazuję. Pierwsza jest taka, jest to taki aniołek, bardzo mi się ostatnio podobają takie bombki i w tym roku już odpuszczam, no bo mamy taką malutką choineczkę, ale w przyszłym roku właśnie chciałabym, abyśmy mieli na choince tylko takie właśnie trochę bardziej oldschoolowe bombki niż tylko takie zwykłe kółeczka. Kółka? No, a więc takie, a te są przepiękne i to są bombki dla dzieci. To jest bombka dla Alexa, jest napisane moje pierwsze święta z takim misiem, a Melissa ma identyczną moje pierwsze święta i jest kotek. Ja wiem, że to nie są pierwsze święta Alexa, ja wiem, że jego święta to już są piąte, ale nigdy takiej bombeczki nie miał, dlatego że jakoś nigdy nie wpadłam w ogóle na to, żeby to kupić i żałuję, bo przecież mogłam od razu w jego pierwsze święta mu kupić taką bombkę, ale wiecie co, jakoś nie myślałam, nie miałam czasu może kiedyś na takie detale i bardzo, bardzo tego żałuję, ale stwierdziłam, że wezmę dzieciaczkom takie same i słuchajcie, jak dam im to, bo chciałabym moim dzieciom dać w ogóle taki koferek, no na ich 18 urodziny, taką skrzyneczkę, w której będą wszystkie ich takie najważniejsze rzeczy, typu zaletka ze szpitala, pierwsze buciki, pierwszy bodziak mam Alexa i nie wiem, pierwsze włosy, ja to wszystko mam. I słuchajcie, taka na przykład pierwsza bombka, a więc myślę, że jak Alex miał to 18 lat, to już nie będzie ważne, czy kupiłam to jak miał 5 lat, czy kupiłam to jak się urodził, na pewno bardzo miło mu będzie również dostać taką skrzyneczkę. A bombeczki są naprawdę przepiękne, one już tutaj mają takie gwiazdeczki, a więc dzisiaj jak wrócą dzieciaki, to im dam. A w środku są, o, takie kuleczki białe. Zostawię babci, a ja idę do lekarza. Mam nadzieję, że dam jakieś kropelki do tego ucha i że wszystko przestanie mnie boleć tak nagle, magicznie. Mamy nowy kalendarz adwentowy. Mój tata przyniósł dzisiaj rano w prezencie. No, a gdzie jest jedynka? A tutaj. To jest pomal. No, samo. Ożym tło. Ciemca? No. Ok. Ale do ile la? O, mazenca! Mazenca! Mais oui, mais toi, t'en as eu déjà deux! Merci! Godzina 20, a dwójka dzieci jest z nami. To się nie zdarza. Normalnie Melissa o 19 śpi, idzie nam do mnie na nogach. No, ona idzie do mnie na nogach. Alex też normalnie 20 w łóżku. Jusiu!
Ale słuchajcie, ja miałam to spotkanie u lekarza dopiero na 18:30. Leon wrócił z pracy i jakoś tak zeszło, że się jeszcze nie położyliśmy spać. A ta, proszę, tutaj pani spała po południu całe 30 minut. Co? No co tu się dzieje? Możecie przestać? Proszę was bardzo. I słuchajcie, próbowałam oczywiście ją położyć spać, ale no po prostu nie chcę, jakby ją łóżeczko paliło, a więc bawimy się. Leon! Czy więc faire un café? A wentel? Ok. Bizarro. Melissa. Rajstopy. Chodź tu na dywan. Kocham cię. Dzieci śpią, Alex zasnął w pół sekundy, Melissa w 3 sekundy, a więc byli naprawdę zmęczeni, a my przechodzimy już do kalendarza adwentowego. To jest mój dzisiejszy wybór i muszę powiedzieć, że za każdym razem jak czytam w ogóle te wszystkie opisy i oglądam te zdjęcia, to chce mi się wręcz płakać, ale no nie o tym tutaj. Dobrze, jest PayPal, to zawsze szybko i sprawnie. Zdecydowałam się wybrać tą zbiórkę, dlatego że zostało jedyne 13 dni, a kwota jest ogromna do zebrania, więc jeśli macie ochotę pomóc, to link w opisie. Ja chciałam wam serdecznie podziękować za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie zapomnijcie koniecznie zostawić łapki w górę, jeśli tak. I zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteście tutaj nowi. Możecie kliknąć dzwoneczek, żeby na bieżąco. A to w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że byłam u tego lekarza i okazało się, że mam zapalenie ucha zewnętrznego. Ale no, w życiu nie wolno zatrzymywać się na negatywnych rzeczach. Idziemy do przodu, idziemy dalej, ludzie mają gorzej. Zawsze sobie tak to tłumaczę, więc po prostu wzięłam swoje antybiotyki i do przodu, nie ma opcji. Mimo że naprawdę rwie mnie, to mam nadzieję, że nie dałam wam tego dzisiaj odczuć i że jutro będzie lepiej. Do jutra, pa!